są rodzice? Zapytał, widząc moje zakłopotanie. Nie. Odpowiedziałam niepewnie. Mogę wejść? Skinął głową w stronę wnętrza domu. Odsunęłam się z przejścia i przytaknęłam głową. Masz jakiś wazon? Tak. Proszę. Niech pan wejdzie. Ruszyłam w kierunku kuchni, a on za mną. Czułam jego spojrzenie na całym ciele. Wzięłam wazon, nalałam wody, zabrałam kwiaty od nauczyciela, postawiłam na blacie przed nim. Coś do picia? Poproszę. A sok pomarańczowy może być? Chętnie. Usłyszałam delikatny głos nauczyciela przy uchu. Odwróciłam się i zobaczyłam pana Jamesa stojącego niecały krok ode mnie. Jeżeli pan się nie odsunie, to nie naleję panu tego soku. To ja chyba nie chcę soku. Proszę się odsunąć, bo zacznę krzyczeć! Groźnie. Ładnie dziś wyglądasz. Dopiero teraz uświadomiłam sobie, że wyglądam koszmarnie. Nieumalowana, w za dużej bluzie, w krótkich spodenkach. W za krótkich spodenkach. Poczułam się tak, jakbym była zupełnie bez ubrań. Policzki mi poczerwieniały, a ja patrzyłam na swoje gołe stopy. To ja już się może pójdę przebrać. Ruszyłam w kierunku schodów, kiedy poczułam ciepłą i silną dłoń na moim nadgarstku. Nauczyciel odwrócił mnie w swoją stronę i przyciągnął tak blisko, że czułam ciepło jego ciała. Pochylił się tak, że miał usta przy moim uchu. Pochylił się jeszcze bardziej i czułam ciepły oddech pana Jamesa i silne dłonie na biodrach. Pochylił się jeszcze bardziej i odchylił kołnierzyk mojej koszulki. Złożył kilka pocałunków na obojczyku, potem kilka wzdłuż szyi, jeszcze kilka na policzku. Tak, że wylądował miękkimi ustami na moich. Nie trwało to długo, bo chwilę później usłyszeliśmy otwieranie zamka w drzwiach. A my jesteśmy! Usłyszałam głos mamy.